Większość z nas chyba słyszała albo i widziała, że nasz kraj dotknęła susza. Przez długi czas nie padał deszcz i co najmniej połowa upraw w Polsce, zwłaszcza na Kaszubach i Lubelszczyźnie, poważnie ucierpiała. Z tego powodu jest pytanie, jakie będą tegoroczne zbiory. W Polsce zbiory będą znacznie uboższe z powodu suszy, a my, biorąc ten obraz, zastanowimy się dzisiaj nad tym, jakie zbiory duchowe nas czekają w naszym życiu. Ubiegłą niedzielę śpiewaliśmy tutaj: Sprawiedliwy jest nasz Pan, każdy zbierze to, co siał. I to jest pieśń oparta o Słowo Boże. A fragment Pisma Świętego, który dzisiaj jest tekstem dla naszego zboru, to list świętego Pawła do Galacjan, rozdział 6 i wersety od 7 do 9. Czytam Słowo Boże. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Gdy powtarzamy te słowa, co człowiek sieje, to i rządź będzie, to jednocześnie przywołujemy bardzo ważne prawo, jakie obowiązuje w przyrodzie, jakie obowiązuje na całym świecie, a mianowicie prawo zasiewu i zbioru. I to jest prawo, a prawo działa w ten sposób, że nie jest nigdy zależne od uczuć, od emocji, od jakichś tam zewnętrznych okoliczności, od intencji ludzkich, od nadziei, jakie mają albo nie mają. Prawo zawsze działa tak samo. Na przykład prawo grawitacji. Obojętnie, czy człowiek jest uśmiechnięty, czy smutny, jednakowo spada na ziemię. I tak samo połamie kości, chociaż będzie uśmiechnięty. Nie jest, mówi się, na duszy jest lżej i że jak dusza jest lżejsza, to co, to mniej rąbniesz o ziemię? Tak samo rąbniesz, bo grawitacja jest prawem i zawsze tak samo działa. Chciałbym, żebyśmy pomyśleli przez chwilę o wspaniałości, ale jednocześnie okropności tego prawa zasiewu i zbioru, że to, co człowiek posieje, to zbierze. Nie ma w ogóle opcji, żeby było inaczej. Jeżeli wykonujesz coś przez jakiś czas, to potem będziesz miał konsekwencje tego. Jeżeli przyjmujesz jakąś postawę w swoim życiu, to potem przyjdzie konsekwencja. Co zasiejesz, to będziesz zbierać. To jest żelazna konsekwencja. I czytając Biblię i przyglądając się z życiu i na własnej skórze przekonujemy się, że tak właśnie jest. I choćbyśmy nie wiem jak chcieli odwrócić to, jakbyśmy chcieli, żeby było inaczej, jakbyśmy chcieli co innego zasiać, a co innego zebrać, to tak się nie dzieje. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Słowo Boże wielokrotnie uzmysławia nam, że to prawo zasiewu i zbioru ma zastosowanie duchowe, ma zastosowanie do naszego życia, postępowania, do naszej teraźniejszości i przyszłości. W obrębie naszego życia doczesnego już jest tak, że to, co w młodości zasiejesz, to na starość będziesz zbierał, ale bardziej ogólnie ten czas naszego życia tu na ziemi, w ciele, jest czasem zasiewania, a wieczność, która jest przed nami, będzie czasem zbierania.
Gdy czytamy tutaj w Słowie Bożym, że jest coś takiego jak zasiew dla ciała, to warto byłoby się zastanowić, co to jest sianie dla ciała i jakie zbiory osiągamy, gdy siejemy dla ciała. Najogólniej mówiąc, ciało to siła, naturalna siła, która odwraca nas od Boga i która każe nam zajmować się sprawami naszej doczesności, tego, co my byśmy chcieli, jakie jest nasze aktualne, naturalne pragnienie, co mówią nam nasze zmysły. I to jest właśnie ta siła, która, jak Biblia mówi, działa przeciwko Bogu, przeciwko Duchowi Świętemu, odciąga nas do tego, żebyśmy zajmowali się sobą i swoimi pragnieniami. Jakie są zbiory z ciała? List do Galacjan, ten sam list, rozdział wcześniejszy, 5:19 mówi, w przekładzie Biblii Ewangelicznej czytam tak: wiadomo, co bierze się z ciała. Wiadomo? Czy wiadomo nam, co bierze się z ciała? Jakie zbiory są, jeśli się sieje dla ciała, jeśli na tym się polu ciągle sieje? Jest takie pole, taka rola, na której jest napisane ciało. I siejemy. I co zaczynamy zbierać? Wiadomo co? Nierząd, nieczystość, rozpusta. Jak ktoś sieje dla ciała, to znaczy słucha pragnień ciała, nie umartwia tych pragnień ciała, zasiewa, to nie będzie zawsze tak, że jednakowo będzie kontrolował swoje namiętności, swoje pragnienia, swoje pożądliwości. Będzie zbierał nierząd, nieczystość, rozpustę. Dalej, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość. Ludzie, którzy sieją dla ciała, małżeństwo, rodzina, jak sieją dla ciała, jak liczą się cały czas sprawy ciała, naturalne pragnienia, to w takiej rodzinie wkrótce pojawi się kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność. Dlaczego? Przecież my chrześcijanie. Ale kto sieje dla ciała, to zaczyna zbierać skażenie. Takie rzeczy. Krnobrność. Brak troski o jedność. Interesujące. Kto sieje dla ducha, to dla niego przede wszystkim ważne jest, żeby jedność zachować. Bo tak Pan sobie życzy. Bo taka jest wola Boża. Ludzie, którzy sieją dla ducha, przejmują się tym, żeby była jedność w rodzinie, w małżeństwie, żeby była jedność między rodzicami a dziećmi. Troszczą się, obydwie strony się troszczą, jeśli zasiewają dla ducha. Ale jak zasiewają dla ciała, słuchają siebie, swoich pragnień, to w pewnym momencie przestają się troszczyć o jedność. A co z tego, że tam moja żona jest niezadowolona? A co z tego? A niech sobie tam chodzi własnymi drogami. Ja sobie dam radę i bez niej. A jeszcze się może przekona dzięki temu, jak bardzo jestem jej potrzebny. Brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu. Powiecie, no ale to na pewno nie dotyczy nas. O nie, my... A Pan Jezus powiedział, że jak ktoś się gniewa na swego brata, już go zabił. Pijaństwo, skąd się bierze? Rozpasanie. Nie rozumiemy znaczenie słowa rozpasanie. Nie to, że pasek odpinam od spodni. I tym podobne rzeczy. My czasem myślimy, że to właśnie to jest to sianie. Nie, to jest zbieranie. To są owoce tego, co jest sianiem dla ciała. I dlatego jest tyle tych złych rzeczy wokół nas, tyle tych emocji, bo już ludzie zaczęli zbierać to. Siejąc dla ciała od młodości, po paru latach, po wielu latach już zbierają, że już nie mogą zapanować nad swoją
nieczystością, rozpustą, nad zazdrością, kłótliwością, już nie potrafią zapanować nad pijaństwem, bo już zbierają, to już jest owoc tego, co zasiewali przez cały czas dla ciała. Zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Więc jaka przyszłość przy takich zbiorach, gdy człowiek takie rzeczy zbiera? Na pewno nie Królestwo Boże. Tu jest jasno powiedziane, tacy ludzie nie wejdą do Królestwa Bożego. A jakie mamy zbiory, gdy siejemy dla Ducha? Gdy odrodzeni przez Boga, odnowieni, narodzeni na nowo, napełnieni Duchem Świętym, zaczynamy siać dla Ducha. Siać rzeczy, które są miłe Bogu. Siać te rzeczy, które Duch Święty nam podpowiada. 22 werset, czyli następny. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość, czyli samoopanowanie, samokontrola. Czasem myślimy, że to jest właśnie to ziarno, które trzeba siać, że trzeba siać miłość, radość, pokój. Nie, 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 to jest owoc. Owoc zasiewania dla Ducha. Gdy ktoś w swoim życiu zaczyna zasiewać i zasiewa przez jakiś czas dla Ducha, według Ducha sieje, to co jest wolą Bożą sieje, to za jakiś czas zaczyna zbierać ten owoc Ducha we własnym życiu, w swoim otoczeniu. I takie zbiory świadczą, że ciało zostało ukrzyżowane, bo to jest powiedziane dalej, przy takich cechach nie potrzeba prawa, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z Jego namiętnościami i pragnieniami. I już nie sieją dla ciała, bo to ciało z Jego pragnieniami jest ukrzyżowane i mają zbiory, które pochodzą z Ducha. Gdy myślimy o zasiewaniu i potem zbieraniu jako swego rodzaju prawie, to warto zwrócić uwagę na to, że ten proces wymaga oddzielenia zasiewów, że nie można mieszać zasiewu, nie można siać trochę dla ciała, trochę dla ducha, bo wtedy nic z tego nie będzie. Normalnie rolnik, jak jedzie w pole, to nie miesza wszystkich ziaren i nie sieje wszystkiego naraz, chyba że chodzi mu o paszę dla świń. No to wtedy miesza i sieje taką mieszankę i potem tym karmi świnie. Ale jak chce mieć chleb albo jakieś tam bułeczki pachnące, to nie może namieszać owsa i tam różnych innych rzeczy. Nie może. Trzeba oddzielić. I w życiu duchowym też trzeba uważać, żeby nie było tak, że my zasiewamy w poniedziałek trochę dla ciała, w niedzielę ze 2-3 godziny konkretnie siejemy dla ducha, tak, oczywiście, a potem znowu dla ciała. Bo co z tego będzie? Mieszanka dla świń. Nic dobrego z tego nie będzie. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? No nie. Są różne źródła oczywiście, ale jak chcesz się napić, to szukasz źródła z wodą czystą, właściwą. Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Nie można siać i tego, bo nie będzie dobrego owocu, bo nie będzie jakościowo dobrego owocu.
Gdy myślimy o prawie zasiewu i zbioru, bo tym się dzisiaj zajmujemy, to trzeba też pamiętać, że o tym, co będziemy żąć, przesądzamy w porze siewu. Rolnik o tym, co będzie żąć, nie w czasie żniw decyduje, a w czasie zasiewu. Na długo przed zbiorem on już podejmuje decyzję i wybiera, co będzie zbierał w czasie żniw. To nie jest tak, że jak już jest pora żniw, rolnik siada i mówi, co ja bym chciał zebrać z mojego pola. Oj, widzę, że dobra jest cena w tym roku pszenicy, to ja bym chciał zebrać pszenicę. Odpalaj kombajn, jedziemy zbierać pszenicę, a posiał żyto albo kukurydzę. Co z tego jego wyboru, że on by chciał teraz właśnie pszenicę? Jak wiele miesięcy przedtem podjął decyzję, że będzie zasiewał kukurydzę. Jedna kobieta kiedyś zapytana, kim by chciała być po wysłuchaniu przypowieści o bogaczu i Łazarzu, powiedziała, ja bym chciała za życia być bogaczem, a po śmierci Łazarzem. Ha, 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 jaka mądra. To za życia się decyduje, jaki będzie los wieczności. To, co dzisiaj robimy, przesądza o tym, jaki będzie nasz zbiór. Jest wiele takich miejsc, które w Biblii na to wskazują. Pozwólcie, że jedno przywołam. Z 5 Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 23, werset 4 i 5. To jest Słowo Boże, które Bóg kierował do Izraela. W Księdze Powtórzonego Prawa mamy tak napisane. W skład wspólnoty Pana nie może wchodzić Amonita ani Moabita. Nawet ich dziesiąte pokolenie na wieki. Dlaczego? To dlatego, że nie wyszli wam na spotkanie z chlebem i wodą, gdy byliście w drodze z Egiptu, oraz za to, że wynajęli przeciw wam Bileama, syna Beora, z Petor Waram na Haraim, aby was przeklinał. Dreszcz przechodzi przez plecy, gdy człowiek czyta takie słowa. Prawo zasiewu i zbioru. Izrael przechodził w drodze do Kanaanu, prosił, żeby można było przejść przez ich teren, a oni odmówili. Mało tego, nawet wynajęli tego dziwnego proroka, żeby ich przeklinał. I można by było powiedzieć, minęło sporo lat. Bóg jest przecież łaskawy, wspaniały, dobry. Przecież chyba czytał chatę albo oglądał chatę, jaki jest dobry. Przecież chyba powinien wiedzieć, jak Young go opisuje. Czemu jest tak? Bo to jest prawo, prawo zasiewu i zbioru. I Amonita, i Moabita nie może wejść na wieki do domu pańskiego, choćby przebierał nogami, choćby nie wiem co robił, choćby plackiem leżał przed świątynią, ponieważ zasiał ileś lat wcześniej coś, co teraz wyrosło. I kropka. I nie ma na to rady. Takie jest prawo zasiewu i zbioru. To, co dzisiaj się z nami dzieje, jest konsekwencją tego, co zrobiliśmy przed laty. Czasem ktoś w wieku 40 lat albo 50 łapie się za głowę, porównuje się z innymi facetami czy kobietami, łapie się za głowę, a czemu mi jest tak źle? Czemu ja nie mam tego albo tamtego? Czemu mi się życie tak nie ułożyło? Oj, 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 oj. Bo zasiałeś coś lat temu, 20, 30, jak byłeś małym chłopcem i trzeba się było uczyć, to olewałeś tę naukę i robiłeś, co chciałeś. To, jak dzisiaj się zachowujemy, zbierzemy w wieczności.
Niektóre rzeczy zbieramy już tu w doczesności, a niektóre zbierzemy dopiero w wieczności. I przywołany już przeze mnie obraz bogacza i Łazarza to właśnie dobitny przykład tego, jak to prawo działa. Pan Jezus w tej przypowieści włożył w usta Abrahama taką odpowiedź skierowaną do tegoż bogacza. Łukasza 16, 25. Dziecko, odpowiedział Abraham, przypomnij sobie, że swoje dobro odebrałeś za życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on doznaje tu pociechy, a ty cierpisz. Mało tego. Poza tym między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcieliby przejść stąd do was, nie mogli i aby stamtąd do nas nie mogli się przenieść. Klapka zapadła. To, co zasiałeś za życia, zbierasz w wieczności. I już tego nie da się odwrócić, już za późno. Nie wierzcie w to, że można się modlić za dusze zmarłych. Nie wierzcie, że to cokolwiek da, bo Pismo Święte nas uczy, że decyzje zapadają teraz. Teraz, siejąc w naszym życiu, decydujemy, jaka będzie nasza wieczność. Jeśli siejemy dla ciała, jeśli kręcimy się wokół swoich własnych spraw, jeśli najważniejsze są nasze sprawy, nasze pragnienia, nasza doczesność, nasze dobro, nasza wygoda, nasze zdrowie i tylko ciągle o tym myślimy, to będziemy zbierać skażenie. Jeśli zaś siejemy dla ducha, to będziemy zbierać żywot wieczny. Tak? Powiedział Pan. Tak mówi Słowo Boże. Gdy myślimy o tym prawie zasiewu i zbioru, to trzeba też wziąć pod uwagę znaczenie jakości zasiewu. Bo wiadomo, że można siać byle co, albo można siać dobre ziarno, właściwe ziarno. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry, mówił Jezus. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły, albowiem z owocu poznaje się drzewo. Nie chodzi o to tylko, żeby cokolwiek siać. Powiedzmy po tej stronie dobra, coś tam zasiać, coś tam zasiałem. Kiedyś tam komuś był w potrzebie, już miałem trochę zużytą tę kurtkę, oddałem, bo był w potrzebie, kupiłem sobie nową. Właśnie już miałem kupić nową, ale oddałem swoją starą, no więc coś zasiałem dobrego. I myślisz, że taki zasiew zaprowadzi cię do Królestwa Bożego? Że będziesz zbierał obficie w Królestwie Bożym? Zasiewać trzeba jakościowo dobre ziarno. Szkoda roli i czasu na zasiewanie nasion słabej jakości. Rolnik, rozumny rolnik nie sieje tego, co gdzieś tam kupił na rynku od jakiegoś chłopa w worku, nie wiedząc nawet dokładnie, co to jest za ziarno. On chce zasiać ziarno kwalifikowane, ziarno sprawdzone w laboratorium, że ono naprawdę przyniesie plon, że każde z ziaren wykiełkuje. Nie ryzykuje się zasiewaniem jakimś tam ziarnem, aby zasiać. I dlatego my też mamy to krótkie życie. Szkoda czasu na zasiewanie czegokolwiek z taką myślą, że a to się zobaczy. A kto to teraz wie? Najważniej, ja się stosuję zasady, żeby dobrze żyć i to wystarczy. I się okaże, jak to będzie później. Zobaczy się. Szkoda tego ryzyka. Trzeba się upewnić, że to, co siejemy, jest naprawdę sianiem dla ducha. Że to naprawdę pochodzi od Boga, że to jest to, co Bóg chce, żebyśmy w naszym życiu zasiewali. Nie jakaś religia, bo ktoś nam powiedział, bośmy przeczytali w internecie, że to trzeba to, że to trzeba tak myśleć, tak wierzyć, bo nam przyszli, powiedzieli, przebudźcie się, dali jakieś książeczki czy coś tam i my już tak myślimy, że to tak trzeba. Błagam was, nie zmarnujcie życia na sianie byle czego, z czego nie będzie żadnego dobrego zbioru. Siejmy to, co pochodzi od Pana, co pochodzi od Chrystusa Jezusa. Trzeba też pamiętać o tym, że pora zasiewu zazwyczaj bywa trudna. To właśnie dlatego niektórzy
z powodu tego, że zasiewanie tego, co dobre, jest trudne, często rezygnują i zaczynają siać byle co. I pozwalają, żeby ich życie zarosły chwasty. Bo sianie tego, co dobre, jest trudne często. Wymaga samozaparcia. Ci, którzy brali udział w tym tygodniu, w to zasiewanie, to skromne zasiewanie, jakie próbowaliśmy wykonać, myśląc o Ewangelii Chrystusa Jezusa, myśląc o tym, że trzeba dotrzeć do tych ludzi, których nie znamy wokół nas, którzy potrzebują Boga, którzy gdzieś tam pewno w głębi duszy też szukają, chcą jak najlepiej żyć, ale nie znają Pana Jezusa, nie znają Jego słowa. Ci, którzy podejmowali się tego trudu, wiedzą, że trzeba się zaprzeć samego siebie, że trzeba przezwyciężyć obawy, przezwyciężyć lenistwo, może to za duże słowo, przezwyciężyć też tę myśl, że czemu akurat ja mam się tym zajmować, skoro inni się nie zajmują. Czasem przychodzą na takie myśli, że to młodzież powinna zrobić, albo to kobiety powinny zrobić, a to mężczyźni powinni zrobić, żeby jakoś siebie usprawiedliwić. Sianie wymaga samozaparcia. Psalm 126 mówi, ci, którzy sieją ze łzami, będą żąć z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc w pole ziarno, powróci z radością, niosąc snopy swe. Zasiew jest trudny, zbiór będzie radosny. Taka jest prawidłowość rzeczy. Tak będzie w naszym życiu duchowym. Sieje się w niełasce, sieje się w niedoli, sieje się we łzach, ale przyjdzie czas żniwa, przyjdzie czas zbioru. Mówiąc o prawie siewu i zbioru, chciałem też was zachęcić dzisiaj do tego, żebyśmy starali się coraz obficiej siać dla ducha. Ja wiem, że każdy z nas coś już zasiał dla ducha. To, że jesteśmy dzisiaj w tym zgromadzeniu, jest jakimś świadectwem, że siejemy dla ducha, żeśmy tę piękną, słoneczną niedzielę po dwóch dniach deszczu jednak przeznaczyli, żeby być w zgromadzeniu, że nie popędziliśmy nad wodę. To dobrze o nas świadczy. Siejemy coś dla ducha, ale chciałem zachęcić was do tego, żebyśmy sieli obficiej, bo Pismo mówi, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. I wszyscy byśmy chcieli przecież, gdy przyjdzie czas żniwa, zbioru, żeby mieć obfite zbiory, żeby było dużo tego, żeby ten skarb w niebie był zasobny. Pomyślmy procentowo, jak wyglądają nasze zasiewy w to, co duchowe. Ile czasu, ile energii, ile środków przeznaczamy na to, żeby zasiewać dla ducha, żeby nieść to ziarno duchowe, ziarno Boże we własne rodziny, swoje najbliższe otoczenie, w miejsce pracy, miejsce, gdzie nasz zbór funkcjonuje, gdzie mieszkamy, nasz naród. Jakkolwiek byśmy dobrze sieli, dobre ziarno sieli, to biorąc pod uwagę nasz dzisiejszy początkowy obraz, trzeba pamiętać, że zbiory z dobrego nawet zasiewu mogą zostać uszczuplone z powodu suszy. Że może przyjść na nasze życie duchowe susza. Znacie takie uczucie? Suszy, pustyni, nic się nie dzieje, żadnej rosy, żadnej świeżości, wszystko jakby wypalone. Susza duchowa jest jeszcze groźniejsza niż taka susza, bo w przypadku takiej suszy od najwyżej zbiory o 20% będą mniejsze, ale rząd, nasz kochany rząd już stoi, wstaje, już się zgłasza, powołuje komisję i będą wypłacać rekompensaty za zniszczone przez suszę zbiory.
ale w życiu duchowym nie ma czegoś takiego. Dlatego też Bóg tutaj dzisiaj w swojej wielkiej łasce daje nam swego Ducha Świętego, a naszą sprawą jest o to zadbać, żeby być pełnym Ducha, żeby nasze życie duchowe było cały czas nawodnione, niezależnie od tego, jaka jest pogoda, jak inni się zachowują, żeby nasze życie było nawodnione. Pan Jezus mówił, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Obiecał, że ta woda, którą On jest, ona stanie się w nas źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu, czyli kto będzie siać z ducha, będzie potem zbierać żywot wieczny, wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. A mówił to o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Obietnica Boża jest taka, że każdy chrześcijanin może być stale napełniony Duchem Świętym i nie mieć uczucia suszy duchowej. Izajasza w 58 rozdziale Bóg dał obietnicę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. To jest możliwe, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mówiąc o Jezusie Chrystusie, nie mogę nie powiedzieć tego dzisiaj też, myśląc o prawie siewu i żniwa, że jedynie On jest w stanie zmienić to prawo odnośnie naszego życia, naszych wcześniejszych zasiewów. On może dać nam nowy początek. On może pomóc nam zaorać ten stary zasiew i na nowo zasiać. On jedynie ma moc nad tym prawem zasiewu i zbioru, że gdy przyjdziemy z naszym życiem do Niego, żeśmy zasiewali w naszym życiu różne złe rzeczy, nieposłuszeństwo rodzicom, ucieczki ze szkoły, jakieś różne rzeczy, robiliśmy po swojemu ileś lat i normalnie czekają nas straszne zbiory, Jezus Chrystus może to zrobić, że nas uwolni od tego przekleństwa naszego dawnego zasiewu i pozwoli nam zasiać na nowo, zacząć zasiewać nowe, dobre dla ducha, zdjąć z nas to przekleństwo dawnego zasiewu, grzechy nam przebaczyć, a jak przebaczyć grzechy, to i zwolnić z wielu konsekwencji tych grzechów, albo z wszystkich nawet konsekwencji grzechów. To zależy, to On decyduje, a nie człowiek. Ale chciałbym tu w tym punkcie jakby się ucieszyć razem z wami, że mamy kogoś takiego, że mamy Zbawiciela, który zbawia nas z naszych grzechów. A to znaczy też, że zdejmuje to straszne prawo, że nie musisz się już bać, że jeśli zasiewałeś kiedyś w przeszłości coś złego, że to cię kiedyś dopadnie, wcześniej czy później. Tak, dopadnie cię na pewno, bo to jest prawo, chyba że Jezus weźmie na siebie konsekwencje twoich wcześniejszych zasiewów. I On to robi. Alleluja, chwała Mu za to. Jeśli wyznajemy nasz grzech, jeśli korzymy się przed Nim, jeżeli pokutujemy przed Nim, to On bierze na siebie ciężar zbioru naszych starych, złych zasiewów i uwalnia, i pozwala nam siać to, co dobre, na nowo. Przyjaciele, to, co siejemy, to będziemy zbierać. Takie jest Boże prawo, ustanowione dla wszystkich. Młodość to czas zasiewu tego, co będziemy zbierać na starość. Tak, taka jest prawda. Gdy otworzymy sobie pierwszy list Piotra, 3, werset 10, czytamy tak. Bo kto kocha życie i chce oglądać dobre dni, niech powstrzyma swój język od zła, a swoje wargi od zdrady. Niech odstąpi od zła i postępuje dobrze. Niech szuka pokoju i dąży do niego, gdyż oczy Pana patrzą na sprawiedliwych
Jego uszy słuchają ich próśb, ale oblicze Pana zwraca się przeciw ludziom popełniającym zło. Jeśli chcesz w życiu oglądać dni dobre, jeśli chcesz mieć dobrą przyszłość, mówiąc krótko, to zadbaj o to, co dzisiaj siejesz. Powstrzymaj się, tu jest powiedziane, od pewnych rzeczy. Zwróć uwagę na swoje postępowanie. Nasze doczesne życie to czas zasiewu tego, co będziemy zbierać w wieczności. I nie ma innego wyjścia. I jeśli chcemy wzbierać żywot wieczny, radość, społeczność z Bogiem, to ponieważ wszyscy żeśmy nasiali w naszym życiu dużo złego, potrzebujemy Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. Wszyscy bez wyjątku. Bardzo się cieszę, że większość z nas już to zrozumiało i przeżyło, że przyjęliśmy Pana Jezusa do naszych serc, że Go przeprosiliśmy, że uwierzyliśmy w Niego, a to znaczy, że On wziął na siebie wszystkie konsekwencje naszych złych, wcześniejszych zasiewów i że nam przebaczy, usprawiedliwił nas i mamy pokój z Bogiem. I mamy możliwość zasiewania tego, co dobre, zasiewania dla ducha. Gratuluję wam, bracia i siostry, że tak się w waszym życiu stało. Ale jednocześnie ostrzegam, żebyśmy mając już ten nowy zagon, te nowe pole i instrukcje, że mamy siać dla ducha, żebyśmy się nie zagapili i nie zaczęli siać dla ciała znowu. Żebyśmy nie zrobili z tego znowu pola diabelskiego, demonicznego. Żebyśmy nie zaczęli się kierować tym, co nasze ciało chce, co naturalne zmysły podpowiadają, co nam świat podpowiada, do czego nas świat kusi i wabi. Zadbajmy o to, żeby na tym polu siać to, co dla ducha. Co będziesz rządzić w przyszłości? To, co siejesz dzisiaj. Taka jest prawda Słowa Bożego. Oście sobie ugór w nowy zagon, wołał kiedyś prorok Jeremiasz, a nie siejcie między ciernie. Wzywał Izraela i Słowo Boże dzisiaj nas wzywa do tego, żebyśmy nie próbowali tego, co dla ducha, co z ducha, siać w to nasze stare, nieuporządkowane, nieodrodzone życie. Bo to się nie uda, to się nic nie da. To jakbyś miał kawałek działki, są tutaj niektórzy działkowicze i widzisz, że rosną tam już chwasty, już rośnie komosa i tam pełno już tego, a ty taką szlachetną, malutką pietruszeczkę tam wsiewasz te ziarenka i liczysz na to, że za 3 tygodnie czy tam za ile tam wzejdzie piękna pietruszka i wyrośnie. Nic z tego nie będzie, choćbyś nie wiem jak szlachetne ziarenka tam wsiało. Trzeba najpierw ten ugór, te chwasty usunąć. I do tego was zachęcam, bracia i siostry, żebyśmy, jeśli stwierdziliśmy, że nasza rola, rola naszego serca, nasza dusza jest zachwaszczona, to pomódlmy się, to prośmy Pana, to zróbmy z tym porządek, to wyznajmy nasze grzechy. Nie siejmy między chwasty, między ciernie. A gdy uporządkujemy tę sprawę i siejemy dla ducha, to jak mówi ostatni werset naszego tekstu, bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. Czeka nas czas wielkich, obfitych żniw. I będzie wiele radości. I pójdziemy przed oblicze Pana, niosąc te snopy, snopy dobrego zbioru. Alleluja, powstańmy. Powstańmy z tym pytaniem w sercu, w głowie, co będę rządzić, gdy przyjdzie na mnie czas, że trzeba będzie stanąć przed Panem. Co będę rządzić, gdy przyjdzie czas żniw, gdy wyjdą żeńcy i zaczną zbierać z pól to, co ma być dla Królestwa Bożego. Co zrobią z tym, co ja posiałem? Czy to trafi do Królestwa Bożego?
czy zostanie wrzucony do ognia i spalony jako coś bezużytecznego zupełnie. Módlmy się. Miejmy chwilę czasu, żeby spokojnie pomyśleć, żeby poddać swoje własne serce ocenie Ducha Świętego, ocenie Słowa Bożego, które żeśmy czytali i odpowiedzieć Panu i podjąć pewne kroki, postanowienia. Cokolwiek będziemy robić w dalszych dniach, zależy od tego, jakie dzisiaj podejmujemy decyzje. Decyzja potem się wyraża działaniem. I to jest dobry czas, żeby podjąć właściwe decyzje co do zastosowania prawa siewu i zbioru w naszym osobistym życiu. Módlmy się.